to piękne dni dla Opery Śląskiej tutaj w Estonii, dla Polski. Nasz zespół przez kilka dni prezentuje spektakle na Sarema Opera Festival, gdzie codziennie ogląda nas 2000 osób tutaj właśnie w Saremie. To święto opery, to coś przepięknego, szanowni Państwo. W tej niesamowitej scenerii codziennie wieczorem spotykają się ludzie, którzy kochają teatr i właśnie tutaj podziwiają naszych wspaniałych artystów. To dla nas wielkie wyróżnienie i wielki zaszczyt móc tutaj prezentować nasze spektakle w reżyserii Michała Znanieckiego, który jednocześnie obchodzi w tym roku jubileusz 30-lecia swojej pracy artystycznej. To nie tylko prezentacja spektakli tutaj na festiwalu, ale też współpraca pomiędzy Estonią a Polską i Polską Estonią. Na każdym naszym spektaklu jest ambasador naszego kraju. Przyjeżdżają prezydenci Estonii, byli, obecni, ministrowie kultury. Tutaj właśnie cały kraj spotyka się po to, żeby przez te kilka dni świętować operę, świętować dni teatru. Jestem dumny i zaszczycony, że mogłem być świadkiem wspaniałego sukcesu Opery Śląskiej w Górę Sare na wyspie Sarema. Kilka dni w roku stolica Estonii przenosi się właśnie tutaj, właśnie na dni opery. I come from this island, so I'm extremely proud that Sarema and Górę Sare has such a festival. And indeed, you have made it even better. Each year you come here and you think, next time they'll not be able to surprise me because I've seen so many different takes of so many operas from different continents, even one might say. But I have to say, you did manage to surprise me, and it is a pleasant surprise. Ten prawie tydzień spędzony tutaj w Estonii to bardzo niezwykły czas, myślę, dla mnie, ale też dla całego zespołu, kiedy dyrektor Goi po raz pierwszy powiedział mi o tym pomyśle, że mamy przez 5 dni grać dzień po dniu inny tytuł. Pomyślałem, że jest to pomysł lekko szalony. Podziwiam wytrzymałość, kondycję zespołu wszystkich, łącznie z techniką, która tam za nami już rozbiera scenę po ostatnim spektaklu. Oczywiście to dla nas wielka logistyczna przygoda i artystyczna, bardzo skomplikowana, ale dająca wiele satysfakcji i przyjemności. Tutaj nasz zespół został bardzo ciepło przyjęty przez tutejszą publiczność, za to bardzo serdecznie dziękujemy. Każdego wieczora wyprzedana sala, standing ovation, co tak naprawdę w Estonii dla tego północnoeuropejskiego narodu spotyka się bardzo rzadko. Także to jest ten sukces, z którego jesteśmy dumni. Wielkie słowa podziękowania pod adresem pana dyrektora Łukasza Goika, pod adresem reżysera Michała Znanieckiego, ale wszystkich artystów, którzy znakomicie tutaj promowali Polskę. Dziękuję bardzo. I like it very much. I like it that it's not so traditional and I think the solist is super, super good. Being here, seeing this, it's very, very high level. Przez te kilka dni nasze spektakle obejrzało prawie 15 tysięcy osób. To niesamowite wrażenie. Najpiękniejsza rzecz, jaka się wydarzyła, to zobaczyć, jako że nasz zamek z trawiatą dzisiaj jest otoczony wodą, kanałami, fosami wokół zamku. Po drugiej stronie kanału siedzą ludzie pod drzewami, którzy nie dostali się dzisiaj na spektakl, jako że było full. I biją brawo. Co numer, co arię, co duet. I to nas totalnie wzruszyło, że naprawdę jest potrzeba tego świata operowego wszędzie, na tej wyspie. Widzimy to i w strojach, i w gościach, prezydentach, ministrach, a dodatkowo właśnie tej prawdziwej publiczności, która usiądzie pod drzewem i będzie biła brawo, i słuchała, i się wzruszała, i mam nadzieję, że kiedyś będą mogli zobaczyć nasz spektakl dzięki właśnie naszym kamerom. Ta cała przestrzeń, przyroda, spokój, który tutaj jest, no to było coś wspaniałego i na pewno ten wyjazd długo pozostanie w mojej pamięci i jestem bardzo pozytywnie zbudowany tym, jak wszystkie zespoły Opery Śląskiej wytrwały przez te kilka dni nieustannych prób i grania spektakli na bardzo wysokim poziomie. Myślę, że to duże wydarzenie dla teatru, dla poszczególnych artystów. No i cóż, chciałoby się, żeby takich wydarzeń, które też mocno zespół jednoczą, było jak najwięcej.
Chciałem podziękować wspaniałemu zespołowi Opery Śląskiej, bo bez nich nie mogłoby się to odbyć. Za tą organizację również, za przygotowanie tego. No nie sposób wymienić wszystkich, ale wszyscy są bliscy mojemu sercu i bardzo im za to dziękuję. Wspaniałym artystom, solistom, chórowi, baletowi, orkiestrze, zespołowi technicznemu. Jesteśmy szczęśliwi, że tutaj mogliśmy przyjechać. No i mam nadzieję, że będzie nam dane za kilka lat wrócić tutaj z nowymi produkcjami. W pięknym otoczeniu, w pięknej miejscowości, gdzie ludzie są otwarci na sztukę, na teatr, na operę, to niesamowite wrażenia. Myślę, że dla całego naszego zespołu, któremu serdecznie dziękuję za to, że mogło to się odbyć tutaj, że mogliśmy tutaj przyjechać i to zrealizować.